trzecia odsłona tego spotkania. Setak 2-0 dla Trefla Gdańsk. Mariusz Łobacz widać, że gra właściwie żelazną szóstką. Jest tylko jedna zmiana na pozycji przyjmującego, ale wynika to chyba bardziej z niezaleczonej kontuzji Mateusza Siwika. Ale trzeba przyznać, że Szymon Adamczyk dał bardzo dobrą zmianę i nie widać jakiejś luki jakościowej w zespole Trefla Gdańsk. Marcin Ciok. Mieścił się po skosie Szymon Adamczyk bardzo ładnie. 1-0 dla Trefla. Tym razem w plecy naszego środkowego Marcin Ciąg. Zdarza się. Gości z Łodzi. Jeżeli teraz skończą, to tylko trzy. Jeżeli teraz. Nie wiadomo, ale... Yeah!
słabe przyjęcie. 5 do 1 prowadzi Michał Małgorz. Rozpędzają nam się goście z Łodzi. 6 do 1. Przyjęciem 8 do 1 wypamy o. Zmiana na pozycji rozgrywającego. Igor Kustor zmienia Marcina Ciocha. Tym razem wałt zawodnicy z Łodzi. Trójny blok Gdańszczan, zawodnik Wifamy, 9 do 2. Tym razem siatkę, 9 do 3.
niestety, zagrywka autowa, 12 punkt dla zawodników z Łodzi. Trzymali piłki zawodnicy Trefla, 13 punkt dla... dla drużyny Gdyńskiego Trefla. Tym razem w aut.
Rycza, 19-11. Przyjmujący z łódzkiej drużyny. 13 punkt dla Trefla. A serwisowy Janek Wrycza. Zdanie trenera Wifamy Łódź. Nasz atakujący. 21-15. Piłkę setową dla Wifamy Łódź. Przedziera się Janek Wrycza, piękny atak.
boku pokazują sędziowie, więc 18 punkt wędruje na konto trefla. Koniec seta, wygrywa Wifama Łódź. Stan meczu 2-1 dla Trefla Gdańsk. Za chwilę wracamy na boisko do czwartego starcia w tym spotkaniu. Thank you.
wysoki nas rozgrywający, ale bardzo starannie wyskoczył w odpowiednim momencie. 2-1. Tym razem Wałt 4-2 dla Łodzi. Odgwizdana podwójna 5-2. Zagrywka po stronie Wifamy Łódź, 5-3. Na zagrywce Janek Kaldorcem. Do 5 dla Wifamy Łódź.
Adamczyk po palcach przeciwników 10 do 7. Trzymali piłki w wojsku, 12 do 10. Zagrywka Wifamy Łódź 13-12. Tym razem daleko w aut. Szymon Adamczyk. 14-13 dla Wifamy.
niestety tym razem przedarł się przez dno. Środkowy i mamy 16 do 15 na bok. Przedziera się przez gdański blok, zawodnik łódzki. 21-17. Blokuje piłkę rozgrywaną przez łódzką drużynę. 21-18. Piłkę 22-18.
bezszautowa zagrywka drużyny łódzkiej. Prosił trener Wifamy Łódź. Do 21.